Dzień dobry, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj zagramy sobie w Overwatcha. Wiem, że wiele osób tęskniło za tą grą. Ja odrobinę także. Muszę przyznać, że od kiedy zacząłem grać głównie łaską, bawię się nie najgorzej. Nawet ostatnie kilkanaście gier praktycznie pod rząd wygrałem i spośród tych kilkunastu dwie wybrałem, by pokazać wam tutaj na głównym kanale. Znakomita większość nagrań ląduje na kanale Rockplay, dlatego że tam mogę sobie pozwolić na większą swobodę i prawdę powiedziawszy, tak dużo materiałów z gier to już dawno nie publikowałem. Zatem jeżeli ktoś tęskni za takimi, to odsyłam na drugi kanał. No to cóż, zapraszam, bawcie się dobrze. Co nam się tu w teamie przytrafiło? Przytrafiła nam się Diva, Genji, Żołnierz 76, Zenek i jest jeszcze jeden tank prawdziwy, czyli Reinhardt. No, jakieś pułapki widzę, wykrył Żołnierz 76. Coś tam się dzieje, słyszę jakieś kobiece odgłosy. Teraz będziesz w szczytowej formie. Pułapkę wpadniesz sobie, Reinhardt, ale to nie szkodzi, nie szkodzi. Wow! Panie kochany! Postawmy cię na nogi. Coś tam umarło. Aha, umarł Bastion, ale go podnieśli. Gdzie boli? Złe miejsce, złe miejsce. Ale nie takie złe jednak. Z tyłu mają złomiarza, nie wiem na co on czeka. Kurde, ale szybko zdjęli ten. Szybciorem zdjęli farę, to mi się podoba, czyli żołnierz się trafił zacny. Jak żołnierz jest na tyle dobry, żeby farę szybko zabić, to... No to znaczy, że zabijanie tych na ziemi będzie muszło jeszcze szybciej. Diva, jak ja ci dupę leczę, to ty weź nie uciekaj. Tak jest, nie chciałem im pozwolić na zebranie sił. Tego ulta odpaliłem tylko i wyłącznie dlatego, żeby podnieść Reinhardta i go przytrzymać, bo wiedziałem, że jak się Bastion rozłoży u nas na wózku, to może sytuacja się zrobić krytyczna. I to chyba była dobra decyzja. I jej nie żałuję, powiedziałbym, że jestem wręcz z niej dumny. Może i bez tego by sobie poradzili ludzie, ale mam takie poczucie, że to było dobre. Formie. Że to był całkiem dobry pomysł. To wspierajmy tego żołnierza. Bo on chyba... Co, kogo mam uleczyć? To może byś zleciała w dół. Jak cię mam uleczyć przez sufit? Dobrze. Jeszcze nie nadszedł na twój czas. Chcesz do lekarza? Masz wzmocnienie. Walczą tam? Kurde, dobrze, widziałem, że ta Diva się odpaliła. Mówię, pierdziele, nie boję się tego Bastiona. Na szczęście mnie nie zauważył i go Diva rozpękła. Kurde, Reinhardt trochę przesadził może. Nie mam. Kurde, ja pierdziele, chciałem go podnieść. A nie miałem tego, nie miałem reza. No dobra, mniejsza z tym, trudno się mówi. Nieważne. Ten 30-sekundowy cooldown jest jak najbardziej taki, jaki powinien być, nie? Jakby był niższy, to by było już straszne. Ale łatwo się zapomnieć, że się skończyło już. Znaczy, łatwo zapomnieć, że jeszcze się jest na cooldownie i podlecieć do jakichś zwłok, żeby je podnieść, a tu niestety niespodzianka. Teraz będziesz w szczytowej formie. Jak mija mój dzień? Nie najgorzej, nie mam powodu do narzekania, mam całkiem fajną ekipę. Co my tu mamy? Jest tam cowboy. Do niego się przelecimy, bo on tu może mieć fajne pole ostrzału. Mamy złomiarza. Reinhardt na dole postanowił biwakować, no może jest to jakiś pomysł.
Chociaż powiedziałbym, że znacznie rozsądniej byłoby, ale ja lubię taką sytuację, kiedy gram łaską i mam sojuszników z jednej i z drugiej strony, bo mogę sobie łatwo przeskakiwać i jestem dużo bezpieczniejszy. Obrażenia zwiększone. Bardzo agresywny był ten McCree. No to żeśmy już tą górę stracili dosyć szybko. Muszę uważać, bo ten wieprzek na pewno się czai na mnie. On chce mnie złapać za jajka. A nie zdążę. Za daleko zginął ten Zenek. Ach, kurde, ale mnie strącił. Załatwił dwóch typów nam. Czy to jest nasz ult? Masz Zeniata? A był też taki moment, że mogłem najpierw podnieść, potem ożywiać, ale uznałem, że jednak ult będzie ważniejszy w tej sytuacji. I myślę, że to mogło być całkiem sensowne. No i jesteśmy właściwie, udało się zresetować, choć przejęli jeden punkt. Come on, oh come on. Chciałem sobie skoczyć do niej i co? I nico. Hello? Masz wzmocnienie. Dobra, Zenek też leczy fajnie. Cieszy mnie to niezwykle. U kurde. Już McCree tam z prawej. Fuck! Kurde, on jest nieprzyjemny ten McCree. On dobrze sobie radzi, kurde. Wtedy mi te trzy strzały sprzedał, nawet nie wiedziałem kiedy. Jak to kiedy? Wtedy. No właśnie wtedy. Oh shit! Eugene Okejo odpalił! Jesus Christ! Dobra. Tośmy trochę polatali. Ulta nie ma jeszcze, to nie jest dobrze, ale okej. Teraz będziesz w szczytowej formie. I zawsze te ostatnie minuty. To jest ważne pytanie, z jakimi ludźmi mamy do czynienia, bo są tacy, którzy na końcu się spinają bardzo mocno i są też tacy, którzy się olewają już totalnie. Diva źle zrobiła, nie wiem czemu ona odpaliła tego ultasu. O, panie, coś ty mnie tu zawołał! Czemu ta Diva odpaliła tego ulta tutaj? Niech mi ktoś wytłumaczy. Dobrze, dobra robota. Kuźwa! No niestety nie podniosłem. Ten Reinhardt poszedł, olał Zeniatę. Dobra, mamy to. Ale akcje były! Były tu akcje, kurde. Były to akcje nie najgorsze. Zobaczymy, jakie procenty będą. Sosu Pumi. Ale wjechał. No ładnie. Skosił. 42% obrażeń. Bardzo ładny jest wynik. Ale damy Reinhardtowi. No i tak to się potoczyło. Postaci sobie nie zmienię, ale rzucimy okiem na inną mapę. No dobrze, to zobaczymy. Zaraz, ojej, gdzie jest cały team? Tutaj. Co my mamy? Orisę, mamy wieprzka. No to całkiem. Oczywiście mamy też Fary. Ja bardzo, bardzo tęsknię za... Masz wzmocnienie.
za czym ty, ja tęsknię? Za Reinhardtem. Zawsze uważam, że Reinhardt to jest pozytywna postać. Gdzie jest ta? Para! Para! Strzelają do mnie! Kurde, ona ma zasięg. Cały czas mnie tam pstryka. Ja punkt przyjmuję. O kuźba! O! Szybko wskakuj tutaj na góry! Dammit! Ja pierdzielę! Jestem przy tobie. Już! O, po prostu, kurde, ręce połamałem chyba. Na tym wydarzeniu, które tu miało miejsce. Broda mnie za czas, nie mogłem się podrapać ani nic. Jesus Christ. Huch, zapowietrzyłem się. O, rany boskie. Schowajcie się za barierą. No dobrze, ale widzę, że... Postawmy cię na nogi. Bogowi na pożarcie! Dobra, smokowi na pożarcie i lecimy z tym koksem. Kurde, po Corrisie przebiegł, ona nawet się nie odwróciła, kurde. Ratuj Hillera, niech cię cholera. Ale wózek jedzie, dobrze. Wózek jedzie. Brak dbałości o los Hillera jest dla mnie zawsze smutny taki bardzo. Ja bardzo się smucę, jak ktoś mnie oleje. Ja bym tu mu życie oddał wręcz. On ma totalnie wywalone na mnie. Zwiększam ci atak. Nie zbliżaj się do mnie, kuźwa, na tym cały polega pic, że ja, kurde, odbiegam. Będę nad wami czuwać. Na tym cała historia polega, że ja tutaj mogę sobie, kurde, leczyć, jak mnie ktoś osłoni. I że mogę się odsunąć, jak ktoś jest ode mnie daleko. A jak ktoś jest blisko, to sobie nie poskakam. A ludzie często, kurde, zapominają o tym fakcie. Dobrze, dziewczyny, dobrze łoicie tam. Tak jest, tak, trzymać, nie poddawać się. Gdzie ten Genji żyje na krawędzi? Podnosimy chłopaka. A co, niech tam, bo on tam ciśnie ich strasznie chyba. Kurde, ale się para włączyła, nie wierzę. Widzieliście, co miała ułamek życia. Się odpaliła. O, Reinhardt przyszedł. I poszedł. No dobrze. Ja bardzo lubię grać łaską, bo zdarzają się takie momenty, że trzeba się naprawdę na maksa skupić i nie można nawet oddechu złapać, ale generalnie człowiek sobie stoi trochę z boku, obserwuje sytuację. I to jest super fajne. Ja tak mógłbym cały czas. Dlatego też... O, nie chciałem. O Boże, osłaniaj. Nie osłoniła, no. Kurde, wbiłem się jak debil. Ja myślałem, że ona matrycę odpali, jak już... No, ale cóż, no. Ach, poniosło mnie. Melanż mnie poniósł. Nie biegnij tam, Genjin. Zluzować do mnie! Obrażenia zwiększone. No nie. Nie gińcie. Nie gińcie, no! Fuck, po co oni giną? Ej, prawdziwi bohaterowie nigdy nie umierają. Będę nad wami czuwać. No kurde, aleś to załatwił. Ale ich zaskoczyła ta Dima teraz. Po prostu jestem w szoku. To chyba był najlepszy ult ever.
zwiększone. W wykonaniu Divy. O, mamy Luciana, dobrze, dobrze. Ach. Szlak. Nie zauważyłem, że mi się smycz urwa od Divy. Niestety. Kurde. Wszystkie układy sprawne. Mógłbym kogoś podnieść tutaj, ale... Dobra, Fara ma ulta. Szlak! Kurde, to wroga Fara się odpaliła, no. Ładnie przeleciałem między jej rakietami, ale... O kurde, niezła sztuczka. No nic, prawie poszło dobrze. Nie idealnie, prawie dobrze. Jest Wieprzak i jest Orisa. Głównym DPS-em u nas jest, teraz Junkrat. Kłopot jest taki, że kurde, nie mamy nic przeciwko Farze. Jak Fara tutaj wleci, no to Orisa ewentualnie może trochę do niej postrzelać, nie? Taki jest plan, taki jest pomysł? Chyba tak. Chyba tak. Nie widzę tutaj innej koncepcji. Nie do końca mi się wydaje, żeby Orisa była najlepszym możliwym zawodnikiem na Farę, no ale... Może nie będą mieli Fary. Nie mamy też sztywnej tarczy, no bo Orisa... Znaczy w zasadzie to sztywną tarczę mamy, nie mamy ruchomej. Teraz będziesz w szczytowej formie. Generuję... O, o kurde, zginęło coś tam. Bardzo dobrze, bardzo mnie to cieszy. O kurde, ulty poszły. No dobrze, dobrze. Nie wyrywajmy się za bardzo do przodu, kurde. Ludzie są za bardzo zabijać. Dobra, pocisnęli ich, pocisnęli, owszem. Dlatego, że tamci mają niedostosowany skład do naszego teamu teraz. Nie mają żadnej Fary, ale mają Divę. Ona mogłaby tutaj troszkę przelecieć nad murami. Czy nie mogłaby? Kurde, ludzie się za mocno poczuli. Dobra, ult odpalony u Orisy. Kurde, złomiasz kolejną oponę odpalił. I mówi, że kocha tę robotę. No, trzeba mu zaufać, najwyraźniej kocha. To nie jest dobry, to nie jest trudny do przejścia skład, to co my tu mamy. Troszkę jestem zaskoczony, że oni się tak nie są w stanie, kurde, przebić, no ale... No, musiało się w końcu to wydarzyć, nie? Że wezmą dive comp i spróbują się przebić. Dobra, no szczęśliwie mieliśmy, kurde. What the fuck? What the fuck? Widzę was. O oh my god. A idźcie w pytę, no. Kuźwa symetra, masz jedną rzecz do zrobienia. Jedną rzecz, postawić pieprzony teleport. Już nie ma co tam lecieć, kurde. Prawdą jest, że ja poleciałem w kosmos strasznie od tego ciosu Lucia. Pewnie dlatego, że byłem... Miałem tendencję... Weźcie, kuźwa, zabijcie tą sekwoję. Nie chciałem mówić suka. O my god. No ale dobra, dobra. Żebyśmy się nie dali gwałcić tak masywnie. Chociaż tam złomierz szaleje na punkcie. Dobra.
Razem, razem. Zatrzymać ładunek. Gdzie oni kuźwa poszli? Niech mi ktoś wyjaśni. Teleporterzcie ich odemczy. Możesz szybko dotrzeć na włos. Schowajcie się za barierę. Kurde, sporo obrażenia zbiera ta dziewuszka. Ale dobra, dobra. Ej, to dobrze, dali radę. Ja narzekałem, że oni poszli do przodu. Będę nad wami czuwać. Zebrać się i przygotować do specjalnego ataku. Prawie bohaterowie nigdy nie umierają. No dobrze. Myślałem, że większe obrażenia Mercy zada na tym ulcie. Ale może nie. I znowu się wyrywają do przodu, kuźwa. Ja oberwę zaraz od tej pieprzonej fary. Nabijamy ulta, nabijamy. Dobrze, dobrze. Weźże go zabij, leczę cię, gościu. Ja pierdzielę, ta fara sobie lata. Na szczęście ten pozostały team nie wykorzystuje tego faktu. Ciężka jest ta gra, kurde. Cały czas na zaciśniętych zębach jeżdżę. Znaczy w sensie, cały czas muszę zaciskać zęby. Dobrze grają, nie poddają się, nie? Ale jest. Ale ten, rozpędzili ten tłum. Ich łaska teraz też się odpaliła z tego co widzę. Dobra, dajemy radę, spokojnie, spokojnie. Dobrze, 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 dobrze. Ciśnijcie ich, tam jest was więcej. Kurde, ale, ale walczą, nie? Podtrzymuję połączenie. Ja pierdziu. Będę nad wami czuwać. Wchłaniajcie mnie. Zebrać się i przygotować do specjalnego ataku. Nerwcie to! Ja pierdziu. Co za sieka. Tak jest, Symetra. Ciśnij, ciśnij, kurde, tą smyczką. Jest. Ale było to intensywne na końcu. Ja pierdziu. Woo! Co mam zrobić? Tak se krzyknąłem sam z radości. Zdecydowanie widziałem, kurde, działania tego złomiarza. On bardzo dobrze grał. No ładnie, ładnie porobił. Dajmy tutaj tak. O proszę, jak docenili łaskę, jak to miło. 44% udziału w zabiciach. No i co? Może być? Podobało się? Mam nadzieję, że bawiliście się dobrze. Gdybyście mieli ochotę na więcej, to tak jak powiedziałem, na kanale Rockplay tych nagrań z Overwatcha jest naprawdę sporo, a będzie z czasem pewnie przybywało. Muszę przyznać, że ostatnio bawię się nie najgorzej. No, pewnie głównie wynika to z tego, że mam taki killstreak zwycięstw potężny, ale myślę sobie, że to też w pewnym momencie, kiedy zrobiłem sobie taką dłuższą przerwę od Overwatcha i teraz wróciłem, to już wróciłem z takim podejściem, że niech się dzieje co chce. Oczywiście tam się frustruje w przypadku porażek, nie da się z tego zwalczyć, ale ze znacznie większym spokojem do tego podchodzę, może dlatego lepsze wyniki mi się udaje osiągać, cholera wie.
Cholera wie, no narzekałem sporo na toksyczność środowiska, community i to się chyba nie zmieniło. Natomiast, no być może nie zauważam tego, może nie zwracam na to uwagi. Chyba tak jest. Trzymajcie się, dzięki za uwagę. Hej, hej.